Watch Huge566, Minecraft, Games, and more. Siemaneczko Żybeczki, jestem Wojtus566, witam was w kolejnym odcinku z serii Harry Potter i Zakon Feniksa. I znowu muszę przypomnieć sobie, jak się to gra. Na szczęście już wiem, gdzie jest mapa Hotspotów. I w dzisiejszym odcinku... odwiedzimy sobie Severusa Snape'a. Żeby było trochę bardziej rozwiązania, a nie... Może tak. Najpierw będę szukał... Gdybym najpierw szukał uczniów, to by było takie mniej ciekawe, bo i tak mało kto kojarzy wszystkie postacie. A po drugie... ten. I niczym się nie przejmować. Przydałoby się tu posprzątać. A dokąd to się było? Nie! Miło mi. A nie, to jest. Leć się na głowę! Mów do mnie jeszcze. Tam. Czyli Ron mają rude włosy i ona ma Biłeś też wszystkie książki na pokątnej? Rude ja włosy. Lista uczniów? Zerknijmy na nią. Nie mogę. Dobra, teraz tak, zaklęcie repa. Reparo! A dobra, góra prawo, Wingardium Leviosa, no to... Wingardium Leviosa! Czemu w Hogwarcie jest aż tyle szlam? Zarazem Widel miał rację, żeby ich tu nie przyjmować. No tutaj jeszcze... Zawsze jakiś ek. Dobra, to muzyka, bo taka... Okej, idę do pieczary Snape'a. Znaczy do pieczary, no. Jest w dół, ciasne pomieszczenie. O, dobry. Potter, po twoich nieudanych próbach oczekuję od ciebie 12 cali pergaminu na temat właściwości kamienia księżycowego. Ale ja mam mnóstwo pracy domowej. Potter... Ocena niższa niż zadowalający spotka się z moim niezadowoleniem. Może po prostu ma trochę takie inne oczy. Dostało do ciężka zadania, dobra. To poproszę zadania od Severusa Snape'a. Zadanie, no. No dobrze, zadanie. Aha, i teraz dostaliśmy pierwsze zadanie, dobra. To jedziemy.
jesteśmy w bibliotece. No ale on mnie musi wpuścić. Zadziwiasz mnie, Potter. Nie sądziłem, że nawet ty możesz osiągnąć tak słabe wyniki. Nie przesadzam. Mam iść do biblioteki. Czekajcie. Do biblioteki, tak? Czarne kroki prowadźcie. A Irony się posuń się. Tylko tego mi było trzeba. Co za dupek. Wiem, jakiej książki potrzebujesz. Możesz sprawdzić w bibliotece. Tak, już mówiłaś, Hermiona. Musisz się powtarzać. O! Tylko nie wiem, czy dostanę za nie... No... Reparo! Wingardium Leviosa! Spadaj, Potter! Mam to gdzieś. Ruda. Mendo. Dlaczego nagle taka cisza się stała? Trochę to dziwne. Wiecie. Widziałaś, ile zadała McGonagall? Dobra, niby tutaj się znajduje ta biblioteka, tak? Przy okazji, jak tak teraz jest cisza i tak, no nie wiem, dobra, teraz nie ma aż takiej ciszy, to mogę wam powiedzieć, pamiętacie, jak w którymś odcinku na moim kanale mówiłem, że ja, Wikolia i Beton piszę książkę, no to teraz taki... Taki fajny los dla Wikoli się stały, że znalazłem tę stronę, że można kupić książkę. Serio. Także tak by tutaj kanał kupił. W wydaniu papierowym. Jak się masz? W porządku? Ładna fryzura! A jeżeli chodzi o książki Harry'ego Pottera w ogóle, no to u nas nie książka nowa wychodzi w październiku. Idź już. A ponadto będzie jeszcze wychodzić nowy film, taki prequel do Harry'ego Pottera, nazwane Magiczne Bestie, gdzie je znaleźć, na podstawie takiego podręcznika. Mam nadzieję, że skończyliście pracę nad przeciwzaklęciami. Pamiętajcie, że wyniki sumów będą miały wpływ na całe wasze życie. Tak, oczywiście, profesorze. Przed oddaniem wypracowania muszę jeszcze sprawdzić jedno przeciwzaklęcie. No tak, ja też. Znam doskonałą książkę. Wybitne osiągnięcia w czarowaniu. Ale ktoś wypożyczył ją z biblioteki. Musimy się dowiedzieć, kto. O matko, już mam 3 zadania. Dobra, ale najpierw wykonajmy to od Snape'a. Do wypracowania potrzebujesz książki, magiczne wywary i eliksiry. Życzę cudownego dnia. Cudownie, Zachariasz Smith. Musimy mu mówić, gdzie jest spotkanie? Tak, musimy go zatrzymać w GD, skoro wie o jej istnieniu. Oj, wesoło tam. A, no to jak wiesz, jesteśmy w GD, to... Później jest spotkanie. Dzięki, ale mam mnóstwo pracy, a szkoła przede wszystkim. Sam rozumiesz. Jasne. A jakbyśmy ci pomogli z pracą domową, to przyjdziesz? Co? Cii. Pewnie tak, ale najpierw muszę zdobyć potworną księgę potworów. Dobrze, załatwimy ci ją. Hermiono! Poszukajmy potwornej księgi potworów. A ty, Ron, co nagle się tak wkurzyłeś? Nie idę nigdzie, jeśli nie zdobędę potwornej księgi potworów.
Jak mam przyjść, to przynieście mi tę książkę. Dobra, dobra. Ja nie wiem, jak tu się łapie książki. Tak jakoś. Pamiętaj, jest złośliwa. Czy mi ona pomoże, czy... Witaj. Nie, nie do ciebie, do Hermiony. No kurczę. Musimy znaleźć książkę, której potrzebuje Zachariasz. Dobra, ale gdzie ona się znajduje, kobieto? I jak ją dostać? Czy ja znowu wskoczyć na tej niepanej stoły? I czy ja mam znowu tak... Tak sobie idę... Nie wiadomo jak? Wingardium Leviosa! Tu podobno jest biblioteka. No brawo. To podobno jest biblioteka. To podobno jest biblioteka. Nie, kurde KFC. Może w tej szafie będzie. Axio! Depulso! O! Gratulacje! Paczkę Freda i George'a. A, spoko. Dodatkowy tekst. W naszym pokoju są nowe rzeczy do obejrzenia, dobra, Harry. Dobra. Bardzo. Moi widzowie zdecydują, czy będą chcieli zobaczyć te materiały promocyjne. Bo to mówię o to. Jak ja mam znaleźć tę książkę? Chciałem tutaj wejść, a nie, to jest książek zakazany. Zachariasz, ale ja nie wiem, jak to się dzieje. Nazywam się Zachariasz Smith i jestem głupkiem. Wingardium Leviosa! Tak, dalej. Potworna księga potworów. Ciszej, bo zawołam panią Pins. No to powiedz tam, gdzie jest ta jebana potworna. Musi być gdzieś tutaj. Dobrze jestem, no to po prostu się popytamy tutaj uczniów, czy wiesz, gdzie jest ta książka. Spadaj, Potter! Witam. Witam. Jak zdrowie? Wypchaj się! Nie do ciebie. Czy to prawda, co piszą w proroku? Moja babcia myśli, że zwariowałeś. Zamknij się. Tak jest. Oj, wesoło ta. Wingardium Leviosa! O. Jestem Jedi Potter. Ciszej, bo zawołam panią Pins! Dlatego, że przeniknąłem... Tak wezmę stół od ściany. Jestem Jedi Potter. Jedi Potter. Witaj! Powiesz mi, gdzie jest księga potworów? To jest odpowiedni dział. Potworna księga potworów musi być gdzieś tu. Dobra. Do tej książki szuka Zachariasz. Nieźle, Harry. Dajmy ją Zachariaszowi. Dobra, i Zachariasz dostanie tam swoją kołkę. Będzie warta Dumbledora. Zachariasz, proszę bardzo. Proszę. Spotkanie GD. Nic z tego, mam po uszy roboty. Ale mówiłeś... Zdobądź trochę eliksiru wiganowego, to może będę mógł przyjść. Dobrze. Nie. Nie, już nie chcę pracować do tego gościa, on za dużo o mnie prosi. Wykonujemy zadania z... Musimy poszukać odpowiedniej książki. Poteszamy.
Jak tak dalej pójdzie, to wyląduję w szpitalu. Hermiono, musimy znaleźć tę książkę. Okej, okay, czyli to jest gdzieś tutaj. Ponieważ Harry mówił do Hermiony teraz o przodzie. Coś białego? Skąd mam wziąć eliksir wigenowy? Pani Pomfrey trzyma trochę w szpitalu. Ale ja nie chcę do tego Zachariasz teraz pracować. Nazywam się Zachariasz Smith i jestem głupkiem. Ale ja nie chcę dla Zachariasza. Tylko Zachariasz nie jest głupki i nie weźmie sobie tego eliksiru, co? Super, że w tym roku są sumy. Muszę przygotować harmonogram powtórek. Skąd mam wziąć eliksir wigenowy? Pani Pomfrey trzyma trochę w szpitalu. Aha, nie mam nic do szpitala. A szpital mamy... Tym razem knujecie? Nic. Ja chcę iść tylko do szpitala iść, bo kolega chciał jakieś tam eliksiry. Nie zwracaj uwagi. On sam nie pójdzie, bo jest leniem. Nie lat. Nie przyjmujemy kolejnego pojęcia. Musimy iść na numer. Płonące skórki! Ciągle nas obserwują! Ciągle! Jak chcesz, poćwiczyć zaklęcia. Cześć! Zagrasz w eksplodującego pasjansa? Dobra, gramy. Nowa gierka! Para, zasady pasjansa. Znajdź pasujące pary, pozbyć się i znajdź zapałkę, znajdź karty wybuchu. Ciekawa minigierka. Podświetla na kolor srebrny, dobra. Też wcześniej tak trochę nie zauważyłem, dlatego że te obrazy są też tak nieźle zabarwione, ale powinienem wygrać tę minigierkę. Tak myślę. Okej. Tutaj para i tutaj. Tak i tak. Oj. Tutaj. Tutaj. Tutaj i ostatnia para i wygram to. Dobra.
Ta szybka, prosta minigierka. Najlepszy wynik 5. Serio, tyle tych... Nie, 10. Aha, okej. Okay. Spoko. Nowy rekord. Zresztą wcześniej to nie grałem. Może to po prostu domyślnie ustawienia gry. Super! Masz talent. Dziękuję. Cześć. Tutaj iść? Dobra. No. Kroki, dlaczego mnie oszukujecie? Tu mam. Dobra. Elixir. Ciekawe, do czego jest mu potrzebny. Co za różnica? Przynieśmy go ze szpitala. To jest skrzydła szpitalnego. Dobrze. Rozejrzyjmy się za eliksirem dla Zachariasza. Taki różowy flakon. Nie, nie, nie jest flakon. Jest taka kolba. Po prostu różowy eliksir. Dlaczego to jest... Jest tu! Według mnie to jest flakon. Mam go! Wracajmy do biblioteki i dajmy go Zachariaszowi. Zachariasz jest duży. Dobra. Przejdziemy do Zachariasza. Tutaj zrobię cięcie, po prostu widzimy się u Zachariasza, chyba że znajdę...